Malowniczy rezerwat Wiecznia, znajdujący się w południowo-wschodniej części Kielc, na terenie dawnego kamieniołomu, to doskonałe miejsce na spacery. Chętnie odwiedzają je zarówno Kielczanie, jak i turyści spoza regionu. To właśnie tu, z dala od zgiełku, zawodnik Vive Targi Kielce, Chorwat Żelii Komusa, postanowił wyciszyć się przed kolejnym ważnym meczem swojej drużyny. Z rezerwatu Wiecznia rozciąga się piękny widok, m.in. na górę Telegraf i znajdujący się tam stok narciarski. Doskonale widoczna jest panorama Gór Świętokrzyskich, którą z punktów widokowych obserwował spacerujący zawodnik. W kamieniołomie Wiecznia w XIX i XX wieku wydobywano wapienie i dolomity. Pozostałością po działalności górniczej są dziś trzy połączone ze sobą kilkupoziomowe wyrobiska. Tworzą one zagłębienie o łącznej długości około 900 metrów. Jak jest piękne tutaj. Przemierzając rezerwat Wiecznia, Żelii Komusa dotarł na dno dawnych wyrobisk kamieniołomu. Wzdłuż specjalnie przygotowanej ścieżki edukacyjnej znajdują się liczne tablice informacyjne. Dzięki nim zawodnik drużyny Vive Targi Kielce dowiedział się wielu informacji na temat rezerwatu, a także niezwykle ciekawej przeszłości geologicznej terenów obecnych Kielc. To dobre miasto na spacerem z rodziną w centrum miasta. Żelii Komusa pod koniec spaceru natknął się na kamień, który go zaciekawił. O, co jest to? Kamień z kamienolina. Muszę go wnieść do szatni, pokazać ze spolu. Zobacz, co znalazłem. To Talka, piękny okaz. Weź go do geoparku, tam ci wszystko oni powiedzą. Tak? Dzięki. Idzie. Od razu. Zgodnie z poradą udzieloną przez Krzysztofa Lijewskiego, Żelii Komusa od razu po treningu udał się do Centrum Geoedukacji. Ten okaz, który pan przyniósł, powstał w okresie, który się nazywa Dewon. W tym czasie tutaj na terenie Wieczni było płytkie, ciepłe, dobrze nasłonecznione morze z bardzo bogatym życiem biologicznym. Rafy te koralowe z czasem skamieniały i to wszystko, co żyło w tym płytkim, ciepłym morzu, można dziś zobaczyć w formie skamieniałej tutaj na terenie rezerwatu Wiecznia. Największą perełką, jaką możemy zobaczyć tutaj, to jest tetrapod. Jest to pierwszy kręgowiec, który wyszedł z morza i samodzielnie poruszał się po lądzie. Jest to łącznik taki, który łączy ryby i płazy. Mógłbym wierzyć, że jest ten tetrapod moim przodkiem. Mówiąc o tetrapodzie, warto pojechać do Zachełmia, żeby zobaczyć tropy tetrapoda, które zostały utrwalone w skałach tam eksploatowanych. Przykładem życia w Morzu Dewońskim są skamieniałości, które zachowały się w miejscowości Grzegorzowice Skały. To przedstawia, jak bogate było życie w ówczesnych morzach. Dawały świadectwo różnorodności i bogactwa życia w morzach dewońskich. To wszystko, o czym mówimy, możemy zobaczyć u nas, w naszych kieleckich rezerwatach, zwłaszcza na rezerwacie na Wieczni. W gablotach tych są przedstawione okazy, o których mówiliśmy, które widzieliśmy wcześniej, ale w formie takiej wypreparowanej. Widzimy tutaj, jak wyglądały naprawdę, jakie były wielkości, jakich kształtów organizmy rafowe. Zarówno koralowce, ślimaki, amfipory. To wszystko, idąc przez Wiecznie, znajdziemy tutaj na ścianach kamieniołomu rezerwatu. Tutaj mamy trylobity. Organizmy te żyły na przestrzeni kilku okresów geologicznych. To, co widzimy tutaj na tej wystawie, jest to przykład
zachowania się i pokazane jest, jak żyły trylobity pozbawione wzroku. Wiele organizmów żyło w morzu. To jest kapsuła, która służy do podróży w czasie. Kiedy wejdziemy do środka, uniesie nas do wnętrza ziemi, gdzie będziemy mogli zobaczyć warstwy skalne, które są pod nami, jakie skamieniałości tam są i wszystko, co znajduje się tu pod naszymi stopami. Żelijko Musa wziął udział w zajęciach praktycznych prowadzonych w Klubie Miłośników Geologii. Obrabiał znaleziony kamień. Już kilkanaście minut szlifowania dało efekt. Kamień, który tutaj szlifowaliśmy, jest typową skałą świętokrzyską. To znaczy jest to wapień pochodzący z okresu dewońskiego. Dzięki temu, że został obrobiony, wyszlifowany, mieliśmy możliwość zajrzeć do niego, do środka, do jego wnętrza i zobaczyć, jak bogate życie musiało istnieć wtedy, kiedy ten kamień, ten osad powstawał. W geoparku dowiedziałem wszystkiego o kamieniu, który znalazłem. Drużyna miała rację. Bardzo nam miło i cieszymy się, że Żelijko Musa przyszedł tutaj do nas, do Klubu Miłośników Geologii, do Centrum Geoedukacji. Mógł tutaj zobaczyć dużo ciekawych rzeczy, poznać i tym samym zachęcamy wszystkich innych, którzy mają chęć poznać naszą kielecką geologiczną historię.